Zarząd Województwa Dolnośląskiego jest zadowolony z alokacji środków, jakie przypadną naszemu regionowi w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. W nadchodzących latach spory nacisk ma zostać położony na rozwój obszarów z dala od stolicy województwa i wyrównywanie dysproporcji pomiędzy północą a południem. Przed przystąpieniem do negocjacji na temat podziału środków na poszczególne województwa pojawiły się informacje, że Dolny Śląsk może otrzymać znacznie mniejsze finansowanie niż w ubiegłych latach, ponieważ okazał się jednym z najprężniej rozwijających się regionów w Unii Europejskiej, za co odpowiedzialne były miasto Wrocław i Zagłębie Miedziowe, a co mniej odczuły pozostałe obszary. Ponad 2 miliardy 200 milionów euro, które zarządowi województwa udało się wynegocjować w rozmowach z polskim rządem, to bardzo duża kwota. Kwota tym bardziej imponująca, że były takie przewidywania, że tych pieniędzy może być nieco mniej ze względu na to, że Dolny Śląsk jest lepiej rozwinięty względem województw chociażby położonych na ścianie wschodniej. Jednak udało nam się utrzymać tak naprawdę alokacje jeszcze z poprzedniej perspektywy, kiedy ten poziom rozwoju był niższy. To nas satysfakcjonuje. Zarząd województwa przygotował już plany rozdysponowania tych środków. Spora suma przekierowana zostanie do tzw. zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli funduszy tworzonych przez lokalne aglomeracje. Początkowo 180 milionów euro, dzisiaj wiemy, że ponad 300, 317 milionów euro decyzją zarządu województwa zostało przekierowane właśnie na te inwestycje, które są realizowane we współudziale wszystkich samorządów, które są częścią takiego ZIT-u. Oprócz tego znaczna część środków przeznaczona na inwestycje infrastrukturalne, odbudowa linii kolejowych, których na Dolnym Śląsku mamy bardzo dużo, realizacja inwestycji drogowych w ciągach dróg wojewódzkich. Dobrą informacją dla regionu wałbrzyskiego jest kierowanie tutaj środków dedykowanych wyłącznie kilku gminom na wyrównywanie dysproporcji rozwojowych. Komisja Europejska zdecydowała się wesprzeć subregion wałbrzyski, byłe województwo wałbrzyskie, środkami z tak zwanego Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. To nasze długie negocjacje, dyskusje z Komisją Europejską spowodowały, że 556 milionów euro zostało przypisane właśnie do pięciu powiatów byłego województwa wałbrzyskiego i to są właśnie te pieniądze, które też w dużej mierze mają pomóc odrobić pewną zapaść infrastrukturalną, która w czasach przemian gospodarczych nastąpiła na terenie naszego województwa pomiędzy północą a południem. Zarząd województwa negocjuje obecnie z Komisją Europejską kwestię przekazania dodatkowych środków z przeznaczeniem na długoterminową pomoc uchodźcom.